Może jeszcze inną formę trzeba wymyśleć, żeby ludziom już namieszać całkowicie. Ale wtedy analizuję, bo mam wiedzę, która sprawia, że nie potrzebuję takich głupich zasad do mojego życia. One tylko i wyłącznie psują, dlatego że dają pozwolenie, przyzwolenie osobie do powrotu do uzależnienia. To bym codziennie sobie palił nie 20 papierosków, tylko te 2 papieroski i to by było gwarantem na to, żebym nigdy w życiu nie rzucił tego. W przeciwieństwie do tych tabel, które są tutaj podane i dlaczego są niebezpieczne. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Tu bracia rodzeń. Mateusz rodzeń. I Łukasz rodzeń. Albo ja Mateusz. No ciekawe, czy nas rozpoznajecie. A w tym filmie rozpoznamy dla Was zalecenia dietetyczne dla cukrzyków drugiego typu. Ważne zalecenia, dlatego że cukrzyca to choroba, którą słyszy to rozpoznanie 400 tysięcy Polaków co roku. W tym filmie zaprosimy Ciebie do gabinetu diabetologicznego. Konkretna wizyta, konkretne zalecenia, przeanalizujemy zalecenia aktualne i damy Tobie dużą nadzieję, jak te zalecenia mają szansę wyglądać w przyszłości i jakich narzędzi należy użyć, żeby te zalecenia faktycznie powodowały lepszą kontrolę cukrzycy, a bardzo często wycofywanie cukrzycy drugiego typu. No to zapraszamy, porozmawiamy trochę o tej cukrzycy, czyli chorobie genetycznej, postępującej, wymagającej coraz to nowszych tableteczek. Dokładnie, nie da się uciec przed faktem, że powinniśmy się rozejrzeć i zobaczyć, co widzimy. A widzimy społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rozchorowane, przewlekłe chore, stosujące coraz więcej nowoczesnych i droższych leków, a efekt w zdrowiu metabolicznym jest zerowy. No to należy się zastanowić, co się dzieje tak naprawdę. Czy ci pacjenci, ci niegrzeczni, niezdyscyplinowani, no po prostu leniwi, nie stosują się do zaleceń, czy może coś nie bardzo jest z nami, z osobami, które dają te zalecenia? Nie tak dawno konsultowałem pacjentkę, której historia była niesamowita, ale też historia, która wygląda jak praktycznie każda wizyta cukrzyka u lekarza. Pacjentka najpierw zgłosiła się do swojego lekarza rodzinnego z typowymi objawami cukrzycy. Przewlekłe zmęczenie, zwiększone pragnienie, zwiększone oddawanie moczu, czyli częstomocz. Pojawiały się jakieś problemy skórne, problemy z koncentracją, zmiany przebarwienia skóry. No i to skłoniło ją do pójścia do lekarza, a lekarz wykonał podstawowe badania i wyszło jak krowie na rowie w tym badaniu cukrzyca, nadczo cukier ponad 200, hemoglobina glikowana 8,9%, co jak Ty dobrze wiesz, świadczy o bardzo złej kontroli glikemii, średnie poziomy glukozy, no to spokojnie tak powyżej 200 każdego dnia. No i tak jak Ty mówisz o cukrzycy i mówisz o poziomach cukru, rzeczywiście ta debata na temat cukrzycy głównie opiera się i krąży wokół poziomu cukru. I po obejrzeniu tego filmu zorientujecie się, że to nie do końca o cukier chodzi. No o cukier tak, bo to jest objaw cukrzycy, ale przecież nie chodzi nam o to, żeby leczyć gorączkę w anginie, tylko żeby podać antybiotyk i zabić bakterie, które powodują gorączkę. Tak samo wygląda historia z cukrzycą. Poziom cukru to objaw insulinooporności, czyli zbyt dużej ilości insuliny w organizmie. A insulina to węglowodany, które podkręcają insulinę, ale też stres. Dlatego zwracam na stres uwagę, bo ta pacjentka opowiadała i podkreślała to, że żyje w wybitnie stresującym środowisku. I w domu, bo nie może za bardzo liczyć na swojego partnera i nawet dzieci w zmianie stylu życia, czy w zdrowym odżywianiu, ale też w pracy. Panuje tam mobbing, nie ma przyjacielskich relacji, jest presja na wyniki. No i w tym stresie, z tymi wynikami pacjentka kieruje się do gabinetu diabetologicznego i dostaje następujące zalecenia. Numer 1. Dieta cukrzycowa, redukcyjna 1600 kcal w 5 posiłkach na dobę, niski indeks glikemiczny. No, znam te wszystkie słowa. Numer 1, kalorie, właściwie one od 100 lat są wymieniane przez różne przypadki i aż
Trudno uwierzyć, że coś, co jest nieskuteczne przez 40-50 lat, nadal jest numerem jeden w zaleceniach w tak naprawdę każdego to roku. To prawda i nie przejmujcie się, skupimy się dla Ciebie, bo większość oglądających ten film to są pewnie osoby z cukrzycą drugiego typu. Spokojnie, wyjaśnijmy Tobie dokładnie, jak interpretować tą dietę cukrzycową, dietę w 5 posiłkach i niski indeks glikemiczny. Na tym się skupimy i zobaczysz, jest nadzieja, pod warunkiem, że dobrze odczytasz wiedzę, dobrze odczytasz praktyczne wskazówki i no to, co zobaczysz, spokojnie. Kolejne zalecenie, które dostała ta pacjentka, to aktywność fizyczna umiarkowana, minimum 150 godzin tygodniowo lub 10 tysięcy kroków na dobę. I to jest, myślę, ok, spacerować trzeba, kroków liczyć, ja nigdy nie liczyłem, nigdy nie zalecałem pacjentom liczyć, po prostu trzeba spacerować, człowiek jest niestworzony do jedzenia i nie ruszania się, więc to jest oczywiste i kiedy tylko można, trzeba spacerować, broń Boże, nie po to, żeby spalać kalorie. Kolejne zalecenie, kontrola ciśnienia tętniczego krwi. Ok, bardzo ważne, żeby przy cukrzycy jeszcze nie mieć tego drugiego czynnika zwiększającego ryzyko chorób serca. Kolejne zalecenie, USG jamy brzusznej z pełnym pęcherzem. Tu pewnie pod kątem stłuszczenia wątroby. Bardzo często wiele osób z cukrzycą ma stłuszczenie wątroby. To świadczy o insulinooporności. To można wycofać stylem niskowęglowodanowym keto, mierzyć obwód pasa rano na czczo i zapisywać. Dodatkowo ta pacjentka dostała zalecenia odnośnie leków. W lekach otrzymała nowoczesny lek w zastrzykach, metforminę, czyli lek stary jak świat, nieco zwiększający insulinowrażliwość, witaminę D3. I to jest fajne zalecenie, bo to świadczy o tym, że lekarz zdaje sobie sprawę z mocnego wpływu dobrego poziomu witaminy D na dobre zdrowie metaboliczne. Zlecone badania i najważniejsze w tym filmie, pacjentka otrzymała link do strony, na której miała się zacząć edukować na temat diety cukrzycowej i niskiego indeksu glikemicznego. No i oczywiście to ma sens, bo często nie mamy czasu nawet na rozmowę z pacjentem, więc takie linki, takie strony są bardzo przydatne. No i trzeba sobie powiedzieć jasno, że większość właściwie pacjentów jest edukowana przez tego typu strony i wręczane są najczęściej ulotki i linki do stron, no ale co się na tych stronach znajduje, no to może się spodziewacie, może nie, ale tam czeka Was nie do końca aktualna wiedza. Bo wejdziemy w tego linka, ale wcześniej powiem, że marzy mi się i tak mam taką wizję teraz, w tym momencie, że będzie wielu takich lekarzy, już są, ale pojedyncze osoby, które linkują do naszych stron pacjenta z cukrzycą drugiego typu, z insulinoopornością, z otyłością i mam taką wizję, czuję to, że coraz więcej świadomych lekarzy będzie linkować do nas, a nie do tej konkretnej strony, która jest stworzona przez producenta insuliny i innych leków, które obniżają poziom glukozy. Czyli no, ja już sobie, już to wiem, że w interesie tego producenta jest to, żeby jednak jak najwięcej leków sprzedać, a nie jak najmniej, czyli raczej spodziewam się tam wiedzy, która nie będzie wycofywać cukrzycy, tylko będzie ją tak utrzymywać na poziomie do momentu stosowania insuliny, czyli ta choroba będzie dzięki tej diecie postępująca, przewlekła i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczmy w takim razie na pierwszą stronę tych zaleceń. I tu się wszystko zgadza. Bo napisali, że prawidłowe żywienie w cukrzycy to podstawowy element leczenia. Dalej jest napisane, niezwykle istotne jest, aby sposób odżywiania nie był wprowadzony na określony czas, tylko długoterminowo. Świetnie. Dalej, dlatego kluczowe jest wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych, które będą Ci towarzyszyć do końca życia. Daj sobie czas na zmiany, wprowadzaj zmiany stopniowo. No dobrze, to są takie ogólniki. Właściwie ogólnikami nikt jeszcze świata nie zmienił, więc z tych ogólników, takich pięknie wypowiadanych zdań, które no właściwie są tylko do przeczytania, pora ubrać te ogólniki w szczegóły. I co w tych szczegółach tkwi, no to zobaczcie. I są szczegóły, które są bardzo obrazowo i tak w nowoczesny można sposób pokazane, bo jest raz, dwa, trzy, dziewięć takich piktogramów to się chyba nazywa.
czyli obrazowo przedstawione, jakie są główne zasady zdrowego żywienia. No i na początku mamy ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. No to już jest, no wiadomo, skupimy się na tym. Drugie, jedz posiłki co 3-4 godziny albo w zależności od zaleceń profesjonalisty, czyli jedz posiłki co 3-4 godziny. Dalej jest napisane, zjedz śniadanie w ciągu godziny po przebudzeniu, nie dosalaj potraw, bądź aktywny fizycznie, jedz pełnoziarniste jedzenie, czyli jedz bułeczki, jedz chleb, jedz makaron, to wszystko jedz i zmień tłuszcze zwierzęce na olej rzepakowy i słonecznikowy i margarynę. No i moje przemyślenia na temat tego są następujące. Można zrobić stronę wyglądającą nowocześnie, można zrobić stronę, która rzeczywiście jest takie wrażenie, że ktoś no tutaj zaczął działać naprawdę fajnie, sprawnie, bo to wszystko jest przedstawione tak logicznie i wizualnie dobrze, ale co z tego, że coś jest ładne, kiedy tak naprawdę jest cały czas nieaktualne, wiedza powtarzana i powielana jest wiedzą tą nieskuteczną, która nie zapobiegła i nie zatrzymała epidemii cukrzycy, otyłości i innych chorób metabolicznych, tylko jest powielana w różnych formach, czy to w formie ikonek, czy to w formie talerzyków, czy to w formie piramidek. Może jeszcze inną formę trzeba wymyśleć, żeby ludziom już namieszać całkowicie. Ja lubię sprawdzać źródła, bo ta firma podaje źródło, z którego to bierze. Przecież oni sami nie wymyślili, tam by ich zjedli, gdyby nagle oni wymyślali coś takiego, no to oni podają źródło jako do ekspertów z tej dziedziny, no i wyskakuje nam, że jest to akurat, że są to Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, no i to są dokładnie ci sami od piramidy żywienia, czyli po naszemu śmierci i korupcji. Ale także oni są. No oni skopiowali tą piramidę, wzięli od Departamentu Rolnictwa ze Stanów Zjednoczonych, no bo przecież samemu trudniej coś wymyślić, lepiej coś skopiować, wkleić, ewentualnie dodać jakieś swoje kolory dostosowane do strony i mamy po sprawie. I teraz umywamy ręce. Jak coś, to powiemy, tak, że tamci. I żeby była jasność, to są te same osoby, które nie dość, że promują piramidę żywienia, no teraz ten talerz, który się zmienił z piramidy, bo już jakby wokół piramidy dużo prawdy zaczęto mówić i już jest trochę obciach tą piramidę promować. To są osoby, które piszą tak na swojej stronie. Elastyczne podejście trzeba trzymać, czyli trzymać się zasady 80/20. Natomiast od 10 do 20% można przeznaczyć na te mniej odżywcze produkty, czyli McDonald's, czyli słodycze, czyli słodzone napoje. Zasada ta może okazać się szczególnie pomocna dla osób, które mają ze sobą wiele prób redukcji masy ciała lub posiadają zero-jedynkowe podejście do żywienia, które wpływa niekorzystne na relacje z jedzeniem. Czyli uwaga, bo ja mam takie zero-jedynkowe podejście czyli do życia. Czyli zaburzenia odżywiania, tak? Czyli no, i wy w niezależnie myśląca społeczności też macie takie myślenie, że no chcę żyć długo i szczęśliwie, chcę pięknie żyć. No 0-1. Tak. W związku z tym, że wiem, co robić, czyli mam już wiedzę, co robić, żeby długo pięknie żyć, czyli ograniczać węglowodany, zdecydowanie ograniczać słodkie napoje i słodycze i te wszystkie frykasy z węglowodanami, no to już wiem, to da mi długie i piękne życie. No to teraz według nich powinienem zacząć mimo wszystko cofać się do tyłu, no jak inaczej regres, można się cofnąć, regres, czyli zacząć co jakiś czas wsuwać te przetworzone węglowodany, słodycze i różnego rodzaju toksyny, bo rzekomo będę miał złe relacje do jedzenia i zrobię sobie kuku, tak? Kiedy mi już się tego nie chce jeść, dlatego że hormony zostały już unormowane i dają mi sygnał, że nie masz pożądania na słodkie, nie chcesz już tak dużo węglowodanów i oczywiście tak, zdarza się, że jak jestem niewyspany, jak jestem przemęczony, to mam to ciągnięcie na węglowodany, ale wtedy analizuję, bo mam wiedzę, która sprawia, że nie potrzebuję takich głupich zasad do mojego życia, one tylko i wyłącznie psują, dlatego że dają pozwolenie, przyzwolenie osobie do powrotu do uzależnienia. Dokładnie. Ja na przykład, gdybym stosował tą zasadę w moim nałogu tytoniowym, który rzuciłem przed wieloma laty, to bym codziennie sobie palił nie 20 papierosków, tylko te 2 papieroski i to by było gwarantem na to, żebym nigdy w życiu nie rzucił tego palenia. I to zalecenie jest niesamowite, bo świadczy o dużej wiedzy tego lekarza. Witamina D3 jest ważna w metabolizmie, zwłaszcza, no piszemy o tym w książce też, zobaczcie.
Ostatnie odkrycia sugerują, że podłoże molekularne rozwoju insulinooporności jest związane właśnie z niedoborem witaminy D. Analizując wyniki badań przedstawionych podstawowych i klinicznych, stwierdzamy, że niedobór tej witaminy może być jednym z kluczowych czynników wyzwalających insulinooporność czy otyłość. Więcej w tej książce. To jest wiedza, która może zmienić życia metaboliczne wielu osób, a na pewno podejście do praktykowania medycyny wielu lekarzy. No to jeszcze raz, skąd się biorą zalecenia dietetyczne? No właśnie od osób, które piszą tak. Zasada 80/20 nie będzie także polecana osobom, tym razem nie będzie polecana osobom, które zmagają się ze specyficznymi problemami w relacji z jedzeniem, zaburzeniami odżywiania, czyli piszą, że jest dobra dla zaburzeń odżywiania i jest zła dla zaburzeń odżywiania, to wtedy już ostatnie, żeby się nie pastwić nad autorami tego wszystkiego, to są osoby, które piszą, że wybierając się na górską wędrówkę czy dłuższy spacer, zadbaj o wartościowe przekąski typu kanapki. Także to jest to. No to są te zalecenia. Jednym z zaleceń jest jedzenie z niskim indeksem glikemicznym. I teraz zastanówmy się, skąd się w ogóle biorą takie zalecenia. I bo dalej jest faktycznie ten indeks glikemiczny. Ja sam jako lekarz, jak zaczynałem swoją zmianę, to trafiłem na tą ideę leczenia żywieniowego niskim indeksem glikemicznym i przyznam, że to dawało bardzo dobre rezultaty u pacjentów, pod warunkiem, że ja określałem z góry, które posiłki są nisko glikemiczne, a które są wysoko, w przeciwieństwie do tych tabel, które są tutaj podane i dlaczego są niebezpieczne. No zobaczcie, tabela z posiłkami o niskim indeksie glikemicznym zawiera m.in. sporo owoców, bo są tutaj czereśnie, jest tutaj na przykład fruktoza, która jest w dużej ilości niebezpieczna dla wątroby. Jest tutaj, widziałem chyba winogrona, ale nie jestem pewny, jak możesz to zobacz, ale nawet nie musisz, bo jest tutaj makaron z pszenicy durum, jest tutaj ryż basmati, jest ryż brązowy, czyli sporo węglowodanów. Problem polega na tym, że na wykresach tu tak pięknie steoretyzowanych jest napisane, że produkty z niskim indeksem glikemicznym powinny przez bardzo nisko wybijać glukozę. Wcale tak nie jest. Bo w momencie, kiedy zorientowałem się, na przykład przyczepiłem pacjentowi CGM, czyli czytnik ciągłego monitorowania glukozy, okazało się, że produkty z niskim indeksem glikemicznym wywalają glukozę w kosmos u osoby z insulinoopornością. Dlatego też zacząłem używać innych narzędzi, a konkretnie ilość węglowodanów w danym posiłku. Ale przejdźmy jeszcze przez tą ulotkę, bo ta ulotka bardzo promuje produkty zbożowe, które są według nich źródłem witaminy B, cynku, mają błonnik, który jak wiadomo powoduje zwiększone, szybsze uczucie sytości i mniejszy wzrost glukozy. I to jest fajna teoria też, bo wystarczy dać pacjentowi z cukrzycą drugiego typu, spróbuj ten test, ale nie rób go za często, bo powinieneś dążyć do jak najmniejszej poposiłkowej glikemii i zjedz sobie tą pełnoziarnistą bułkę i mając jednocześnie czytnik ciągłego monitorowania glukozy. Jeżeli glukoza po takim posiłku wzrośnie powyżej 140, nie możesz jeść tego posiłku w trosce o twoje życie, zdrowie i powikłania po cukrzycy drugiego typu. No bo nie sztuka mieć cukier stabilny, wysoki, tylko żeby długo i pięknie żyć, trzeba mieć cukier stabilny, ale niski. Pamiętajmy, że ten objaw cukrzycy, czyli poziom glukozy, nie powinien przekraczać 140 tak naprawdę po posiłku. Jeżeli przekracza, to znaczy, że trzeba zmienić sposób odżywiania. Dalej widzimy, że produkty zalecane to jest pieczywo pełnoziarniste, pszenne z dodatkiem na przykład siemienia lnianego albo pestek słonecznika, makarony pełnoziarniste, kasze, kasza jaglana, bulgur, płatki owsiane, jęczmienne, orkiszowe. I dalej jest napisane,
Na to zwróćmy uwagę. Tego słuchajmy, bo to trzeba wyrywkowo podchodzić do tej wiedzy, że sięganie po produkty z niskim indeksem glikemicznym pozwoli utrzymać stężenie glukozy na stabilnym poziomie. Czyli mają dobry cel utrzymać glukozę na stabilnym poziomie, ale robią błąd taki, że nie sprawdzili tych danych, czyli ślepo wzięli od zasady 80/20 i powiedzieli tak jak oni, nie sprawdzili, czy faktycznie dany produkt wpłynie na stabilny poziom glukozy, czyli rozumiem, że stabilny to jest niski stabilny, a nie 200 stabilnie. A niestety bardzo często bywa, że u większości pacjentów jedzenie na przykład płatków owsianych to jest potężny wzrost glukozy, jedzenie na przykład makaronów pełnoziarnistych to jest potężny wzrost glukozy, tak samo z pieczywem pełnoziarnistym, żytnim, orkiszowym i pszennym. Nadzieja przychodzi dalej, bo w tej samej ulotce załóżmy, że pacjent masz cukrzycę i powiesz, no nie przekonuje mnie ten niski indeks. No to masz kolejne narzędzie, które mówi, że można też wybierać z trzech grup. Pierwsza grupa to są warzywa, owoce o niskiej zawartości węglowodanów, no bo mięso było nawet napisane tutaj, że ma zero. Czyli to jest zero, śmietana, sery. Ale to trzeba ograniczać, tam też napisali. Niestety tak, no bo tłuszcz rzekomo powoduje zawały serca, też zacytowali inną książkę, ale jest pierwsza grupa z niską zawartością węglowodanów, czyli nieznaczny sposób wpływa na cukry, druga grupa bardziej wpływa na cukry, trzecia grupa unikać, bo ma dużo węglowodanów. No i teraz zobaczcie, produkty o niskiej zawartości węglowodanów, to jest pieczarka, to jest borowik, to jest rzodkiewka, to jest ogórek, to jest papryka, ale na przykład mandarynki są już w tej grupie o wysokiej zawartości węglowodanów. I teraz dlatego powinno się brać bardziej to, czyli zawartość węglowodanów, a nie indeks glikemiczny, no bo mandarynki były tam w części o niskim indeksie glikemicznym, czyli ktoś by mógł powiedzieć, no to w takim razie jem te 6 posiłków dziennie i w każdym posiłku biorę mandarynki, no bo mogę jeść przecież tego ile chcę, bo mają niski indeks glikemiczny. Nieprawda, bo mają dużo węglowodanów i spowodują wysoką poposiłkową glikemię. Słuchajcie, ja myślę, że ten kanał Bracia Rodzeń i my, Bracia Rodzeń, jesteśmy od tego, żeby upraszczać i zdecydowanie jakby ten film ma za zadanie powiedzieć Wam, jak bardzo skomplikowane są zalecenia dawane cukrzycom i osobom chorym metabolicznie, bo tak naprawdę ja już się gubię, ja wiedząc na czym to polega, gubię się już w tym wszystkich indeksach, które owoce, które wybierać, które nie wybierać, jak często, talerz, piramida i tak dalej. A tu wszystko można by rzeczywiście do zawartości węglowodanów sprowadzić, dlatego że to ma swoją reakcję hormonalną w organizmie i wszystko to, co jesz i powoduje wyrzut insuliny, powoduje pogorszenie choroby, a to, co nie powoduje wyrzutu insuliny tak wysokiego, powoduje poprawę Twojej choroby. I na tym moglibyśmy zakończyć film, gdybyśmy nie chcieli uświadomić Wam, jak bardzo skomplikowany jest świat zaleceń, a potem dziwimy się, że Wy nie potraficie tych zaleceń rzetelnie wykonać. No to zobaczcie, kolejny odnośnik do kolejnego artykułu, który przenosi nas do takiego tytułu badania. Indeks glikemiczny lub ładunek glikemiczny oraz interwencje dietetyczne w celu optymalizacji hiperglikemii poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu 2. Przegląd. I no, powołują się na badanie i zobaczmy, co jest w tym badaniu. No, wybierają złe rzeczy z tego badania, bo tu jest napisane. Strategie leczenia cukrzycy skupiają się na ogół na optymalizacji ogólnej kontroli glikemii ocenianej na podstawie wartości hemoglobiny glikowanej i stężenia glukozy w osoczu naczczo. Jednak od 2001 roku już amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne ustaliło, że to glukoza poposiłkowa jest niezależnym czynnikiem przyczyniającym się zarówno do hemoglobiny glikowanej, jak i powikłań cukrzycy, a coraz więcej dowodów sugeruje, że wszystkie trzy parametry glikemii są niezależnie ważne. Co to znaczy? Znaczy to, że nie powinniśmy brać samej glukozy naczczo i samej hemoglobiny glikowanej jako tych czynników, do których my bezwzględnie powinniśmy dążyć, ale powinniśmy zwracać uwagę na poposiłkową glukozę, czyli im mniejszy jest wyrzut poposiłkowy glukozy, tym mniejsze ryzyko powikłań, tym niższa hemoglobina glikowana i tym po prostu zdrowsze życie z cukrzycą. A co daje niższy poziom glukozy poposiłkowy? No mniej węglowodanów tak naprawdę, więcej białka i tłuszczu i na tym myślę, że skończymy ten film. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia?
I na tym możemy skończyć ten film, podkreślając, że przyszłe lata, przyszłe miesiące to jest czas ciągłego monitorowania poziomu glukozy. Że musimy jako pacjenci, wy jako pacjenci, brać pod uwagę nie tylko tego kciuka, ale brać pod uwagę zalecenia, które trzeba sprawdzać na sobie. Załóżcie sobie CGM i sprawdźcie, które posiłki nie podwyższają glukozy i te posiłki jedzcie. I przy okazji walnijcie w kciuka, jeżeli to co robimy ma sens według Was, to wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. I tutaj mamy dla Was kolejne dwa filmy, zapraszamy do obejrzenia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie produkty uszkadzają wątrobę i które produkty uszkadzają nerki, to koniecznie zachęcamy do obejrzenia. Te filmy mogą pomóc w wyborach żywieniowych po to, żeby pięknie i długo żyć.